Tajemnicze jajko. Takiego jajka Pokémon jeszcze nie widziałem. Co się wykluje z tego jajka? Wow! Cześć, z tej strony Kushi, teraz kolejny odcinek z Pokémon Brilliant Diamond. Jesteśmy na ścieżce rowerowej i tutaj musimy zawalczyć dzisiaj z wszystkimi trenerami na rowerach. Ale to nie wszystko, bo jeszcze dzisiaj nas czeka jedna bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc oglądajcie. To będzie ciekawa niespodzianka. Babka na rowerze. Ale ma strój. W sumie bardzo pasujący, bardzo taki na sportowo. W ogóle mi się podoba, jak nasza postać też ma taki strój rowerowy. Spoko to wygląda. Aha, i nawiązując do mojego odcinka o podziemiach, to pisaliście mi w komentarzach, że jak się zbierze 40 digletów, to wtedy jest większa szansa na rzadką zieloną statuę. Wtedy po prostu trzeba jak najszybciej kopać, jak jest zebrane 40 digletów z rzędu, bo wtedy jest duża szansa trafić coś ciekawego. Także to w ramach takiego małego sprostowania, a tymczasem mamy tutaj kolejnego zwolennika. Dwóch kółek, dwóch pedałów i kierownicy. Jeszcze flexuje swojego bicka. Patrzcie, jaki jestem wysportowany. A my cały czas trenujemy naszego Jirachiego, który ma dopiero 20 level. Także jeszcze dużo, dużo przed nim nadrabiania, jeśli chcę dogonić mojego startera i mojego Shinxa, czy właściwie Luxio. I przydałoby się już złapać coś kolejnego, nowego, ciekawego do ekipy, ale jak na złość nie mogę spotkać nic, co by mnie interesowało. Na pewno mnie interesuje Lucario, na pewno mnie interesuje Gible i wtedy zostaje mi jeszcze jedno wolne miejsce w ekipie. I zastanawiam się, co to powinno być, żeby pokrycie typów było w miarę dobre. No to jednak to powinien być jakiś taki typ, który nie powtarza się. Najpierw, żeby miał ten Pokémon dwa typy, które się w ogóle nie powtarzają w drużynie. Więc jeśli macie jakiś pomysł na Pokémona czwartej geny, który będzie miał dwa typy, które fajnie uzupełnią tą moją drużynę, czyli te trzy Pokémony, które już trenuję, plus Lucario, plus Gible, no to dajcie mi znać. Bo szczerze mówiąc nie jestem w stanie nic ciekawego wymyśleć z czubka mojej głowy. Ale coś łatwo nam się przechodzi przez tą ścieżkę rowerową. Czy wcześniej ludzie nie mieli wyższych leveli Pokémonów? Tam jak się walczyło z zespołem chociażby Galactic niż teraz? W ogóle tak też czytałem komentarze co do poziomu trudności tej gry, no bo oczywiście są już osoby, które przeszły tą grę. Wiadomo, że ja dosyć długo przechodzę grę i zawsze jak każdą serię przychodzę, to zawsze znajdą się sporo osób, które piszą mi w komentarzach: Kush, jak ty wolno przechodzisz, ja już dawno jestem tu, tam mam tyle oznak, już dawno przyszedłem elitarną czwórkę i tak dalej, nie? A kupiłem grę dwa tygodnie później niż ty. Tak, przechodzę tą grę dosyć powoli, bo chcę jakby dać ludziom czas na obejrzenie odcinka, a nie zrobić tak, że wiecie, 5 tysięcy ludzi obejrzało dopiero jeden odcinek, a ja rzucam kolejny. Nie, niech sobie obejrzy chociaż te 20-25 tysięcy ludzi ten odcinek, czyli ci, którzy naprawdę oglądają, niech mają ten jeden albo dwa dni, jeśli to jest w środku tygodnia, bo w weekend wiadomo, można wrzucać codziennie, ale niech mają chociaż w tygodniu ten jeden albo dwa dni, żeby nadrobić, obejrzeć sobie poprzedni odcinek. I wolę, żeby ludzie oglądali całe odcinki, całą serię, niż nawalać te odcinki tak szybko, bo chcę po prostu, żeby każdy nadążał i żeby wszystkie odcinki były oglądane w miarę dobrze, no bo to jest sporo pracy, to się wydaje, że wiecie, pół godziny odcinek, no to nie nagrałem go pół godziny, tylko ponad godzinę, plus potem montaż trwa wiele godzin. Wiadomo, że część odcinków montuję sam, część na szczęście pomaga mi z tym mój montażysta, także tutaj albo wiele godzin mojej pracy, albo wiele godzin jego pracy jest w to włożone, żeby po prostu te odcinki były bardziej takie naładowane akcją, żeby więcej się działo rzeczy w przeliczaniu na minutę. No bo mógłbym robić takie gołe odcinki, że godzinę gram, no to jest godzinny odcinek, nic nie montujemy, ani ja, ani montażysta, no ale wtedy to by było moim zdaniem takie trochę powolne tempo tego wszystkiego. Ja nie lubię osobiście takich filmów i wiem, że ciężko jest dobrać taki balans, żeby odcinek był szybko, fajnie, dynamicznie zmontowany, ale żeby też nie nastąpił taki trochę chaos, że za dużo cięć i nie wiadomo, co się dzieje. Także oczywiście piszcie w komentarzach, jeśli macie jakiś taki swój feedback, jakieś takie swoje opinie, czy jest za dużo tych cięć, czy za mało, czy troszkę jakby więcej zostawiasz tych animacji pomiędzy na przykład cięciami i tak dalej, czy mniej, bo to nie tylko idzie do mnie, ale też do mojego montażysty i on sobie czyta potem te komentarze i wie, jak to troszkę inaczej montować. I w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam na dole pod ścieżką rowerową też jest ścieżka, także myślę, że trzeba zejść pod tą ścieżką. Znaczy nie wiem, czy trzeba, ale na pewno tam można zejść i też tam poszukać jakichś Pokémonów, albo powalczyć z jakimiś trenerami, albo coś tam znaleźć, jakieś przedmioty, coś takiego. Więc wydaje mi się, że jestem ciekaw, czy jak dojedziemy do końca tej ścieżki, to będzie możliwość jakby wejść na nią, ale bez wjeżdżania rowerem na samą ścieżkę, tylko sobie przejść z buta, że tak powiem, pod spodem. Wydaje mi się, że jest to możliwe. I w ogóle tak zwróciłem uwagę, dzisiaj o tym pomyślałem, że tak naprawdę na Switcha, zobaczcie, wyszły chyba 3 gry Pokémon do tej pory z głównej serii, z czego 2 to były remake'i. Chyba już po prostu Pokémony są w takiej fazie, że no w tym momencie jakby nie patrzeć, większość gier Pokémon, które wychodzą, to są remake'i. Dobra, jeszcze Pokémon Unite, ale Pokémon Unite to jest taka poboczna, to nie jest z głównej serii, powiedzmy, okej? Okay? Ale nie zrozumcie mnie źle, ja właściwie nie mam nic przeciwko remake'om, zwłaszcza, że już minęło 15 lat od tych oryginalnych gier Brilliant, przepraszam, nie Brilliant, tylko Diamond i Pearl,
i Platinum, więc dużo też mechanik zmieniło się na lepsze, dużo zaawansowana bardziej jest grafika, więc myślę, że należało zrobić ten remake i dobrze, że ten remake powstał, bo nawet jeśli ktoś grał w tą grę dużo, to dalej jest to takie świeże doświadczenie dla niego, chociażby ze względu na to, że tak dużo czasu minęło, nie? Ja ogółem jestem zwolennikiem jakby wskrzeszania starych serii gier albo robienia remake'ów gier, no bo to jakby wiecie, daje takie nowe życie tym grom. Bardzo czekam na przykład na remake Gothica. Ciekawe jak on wyjdzie im ten remake, bo Gothic generalnie z gier na PC-ta to jedna z moich ulubionych gier, pewnie niektórzy z was znają ten fakt z mojego życia. Chyba przyszedłem Gothica 1, nie wiem, tak z... co najmniej kilkanaście razy jak nie więcej, a dwójkę myślę, że tyle samo, też tak kilkanaście razy jak nie więcej. Ale ma fajnego Pikachu. Ja jestem generalnie taką osobą, która lubi wracać do starych gier i przechodzić je ponownie po latach. Ostatni raz przechodziłem Gothica 1 i 2 w tym roku. Chyba nie było takiego roku w moim życiu, gdzie nie przeszedłem Gothica 1 i 2. Także tak, jestem taką nostalgiczną osobą, która lubi wracać do swoich ulubionych gier z dzieciństwa, więc również dlatego takie remake'i, myślę, że to jest spoko opcja i podoba mi się, że w Pokémonach w tym momencie jest tak dużo tych remake'ów i to weszło tak... W sumie już dawno to weszło im w krew robienie remake'ów, no bo zaczęło się od remake'u Fire Red, Leaf Green, co jeszcze wyszły na Game Boy Advance, potem były remake'i Heart Gold, Soul Silver, to już były na DS-a, Omega Ruby, Alpha Sapphire, to już było na 3DS-a i teraz jest na Switcha Brilliant Diamond, Shining Pearl, więc tak naprawdę wychodzi na to, że co generację konsoli jest nowy jeden remake nowej jednej generacji gier, więc tak naprawdę musimy teraz chyba czekać na nową konsolę Nintendo, jakiegoś Switcha 2 albo coś takiego, żeby w ogóle mieć szansę, że dostaniemy remake piątej generacji. No tak by przynajmniej wychodziło z doświadczenia naszego historycznego. Trochę bym nie chciał, bo wolałbym zobaczyć szybciej, tak powiedzmy za 2-3 lata jeszcze na Switchu, jakiś remake Pokémon Black i White. Chociaż Pokémon Black i White miał jakby swoją drugą część, no ale takiego jakby remake'u nie miało samego w sobie, więc myślę, że tędy można wejść na tą ścieżkę i normalnie sobie tam wbić. Ale zrobimy to myślę później, bo jeszcze chcę wbić do miasta Jubilife, ale ktoś nas zatrzymuje. O, Don, jak myśmy dawno się nie widzieli. Hej, Kushi, jak idzie ci z twoim Pokédexem? Ja gdzieś tam pomiędzy fantastycznie a beznadziejnie. Ale nie chodzi o mnie. Mam coś fajnego dla ciebie. Wybierz, czy chcesz z prawej ręki, czy z lewej ręki. Z prawej? Więc chcesz VS Seeker. Wiesz, co jest ważne. Dostałeś VS Seeker. Czy to pozwala nam walczyć ponownie z postaciami na ulicy? Możesz znaleźć trenerów, którzy chcą ponownie z tobą walczyć, dokładnie. Czy masz też Pokécz? W takim razie dostaniesz również to. Dowsing Machine. Może znaleźć niewidzialne przedmioty. Ciekawe. Bardzo przydaje się w ciemnych jaskiniach. W takim razie dalej pracujmy nad Pokédexami. Profesor Rowan na nas liczy. Szczerze, ja nie lubię takich przedmiotów akurat, gdzie... Wiecie, trzeba użyć go, żeby znaleźć potem jakieś przedmioty. To takie trochę upierdliwe. Nigdy nie wiesz, kiedy tego użyć, więc tak naprawdę powinieneś cały czas tego używać, więc to takie... No jest to takie upierdliwe moim zdaniem. Zgadzacie się ze mną, czy uważacie, że nie ma w tym nic dziwnego? Wolałbym generalnie, żeby była jakaś wskazówka, jak już jakiś przedmiot jest ukryty, ale może jest jakaś wskazówka, może tam jakieś błotrawy się rusza albo coś i wtedy trzeba użyć tego VS Seekera. Także jeśli tak to działa, to okej, to spoko. Też tam poprawialiście mnie parę odcinków temu, że powiedziałem, że bazowa szansa na Shiny to jest 1 do 8 tysięcy, ale już od Pokémon Sword i Shield to jest zwiększone na 1 do 4 tysięcy. Także tutaj taka mała poprawka właściwie, natomiast muszę przyznać, że jakby nie zmienia to tego, co powiedziałem, że dalej uważam, że jest to astronomicznie mała szansa. No bo jak jest 1 do 4 tysięcy, no to wciąż statystycznie ani razu nie znajdziesz żadnego Shiny Pokémona przechodząc grę, jakby nie patrzeć. Dobra, słuchajcie, musimy pójść w prawo na ścieżkę do Heart Home City, ale ja się wrócę do Jubilife, bo mam tam do załatwienia jedną rzecz. Także przytnę wam moment wracania się, ale pamiętacie, że tędy się idzie, tędy i tutaj w lewo i już będziemy zaraz w Jubilife, bo tutaj wyjdziemy w tym mieście Orberg, dokładnie, gdzie była pierwsza odznaka, a ja się wrócę szybciutko do Jubilife po jedną rzecz, którą wam pokażę. Tędy przez jaskinię, w lewo, tutaj ścieżka 203 i wracamy sobie w stronę Jubilife. No i właściwie jesteśmy już w mieście. I tu jest stacja Jubilife telewizyjna i wydaje mi się, że tutaj jest właśnie ta jedna rzecz, którą powinienem teraz zebrać, która jest dosyć istotna. Tutaj, gdzieś to sprawdzałem na necie, także wiem już na pewno, że na trzecie piętro trzeba pojechać. Trzeba panią poprosić, żeby nam nacisnęła? Tak jest.
Szczerze mówiąc, nigdy nie byłem aż w takim drogim hotelu, żeby było jakby osoba w windzie, która za ciebie naciska guziki. To jest dla mnie niepojęte, czemu ludzie na przykład nie mogą sami sobie nacisnąć guzika i po co w ogóle jest taka osoba, ale okej. Okay. O, i tutaj jest ten gościu, słuchajcie. Czekajcie, jeszcze chcę zrobić wolne miejsce, bo ja wiem, co tu się stanie. I słuchajcie, teraz mam dla was prośbę w komentarzach. Nie spoilerujcie ludziom, co się teraz stanie. Dobra? Wywalmy też sobie trochę Pokemonów do boksa, bo potrzebuję wolne miejsce na pewno mieć teraz. Bo jak pogadam z tym panem, to sami zobaczycie zresztą. Witaj, jestem producentem telewizyjnym. Chcę twojej opinii na temat czegoś, na temat naszych przyszłych programów. Jakie lubisz programy w telewizji? I tutaj można wybrać Każdy jest szczęśliwy, połączenie Wi-Fi. Jak zrobimy to połączenie Wi-Fi, mogę dać ci Mystery Gift. I zobaczcie, teraz w opcjach w grze mamy do odbioru Mystery Gift. I do któregoś tam stycznia, także jak dostaniecie grę na święta, to pamiętajcie, że do któregoś tam stycznia można kliknąć odbierz przez internet. Gra się zapisuje. I ja powinien w tym momencie dostać dwa prezenty generalnie. I tutaj nie trzeba mieć wykupionego abonamentu online, żeby to otrzymywać. No właśnie, jajko. I dostajemy gifta, słuchajcie. A w nim tajemnicze jajko. Takiego jajka Pokémon jeszcze nie widziałem. Co się wykluje z tego jajka? Wow, ja już wiem. Ale nie piszcie proszę w komentarzach spoilerów. Ci, którzy nie wiedzą, będą mieli ciekawą niespodziankę. I oprócz tego jeszcze możemy odebrać gifcik z ubraniami. Ale fajna jest animacja, jak się dostaje tego Mystery Gifta, jakby spadał nam z nieba. I to są, wydaje mi się, ubrania z wersji gier z gry Pokémon Platinum, czyli takie bardziej grubsze ubrania, bardziej jesienno-zimowe, więc ja sobie przebiorę chyba moją postać. Jeszcze nie wiem, jak się przebiera postać właściwie. Tak jest, Platinum Style, słuchajcie. Niestety trzeba dojść do pewnego miasta, które się nazywa Velistone. Do tego czasu nie możemy niestety zmienić ubrania, więc wam go teraz nie pokażę jeszcze, ale jak dojdziemy tam, to sobie założę te ubrania, które dostałem z Mystery Gifta. Także jak będziecie kiedyś grać w tą grę, pamiętajcie, żeby odbierać Mystery Gifty z internetu, bo później będą pewnie kolejne jakieś eventy i z tego co kojarzę, to na przykład tak było w oryginalnych Diamond i Pearl, że był po prostu event, gdzie można było płynąć na jakąś wyspę i tam był Darkrai. Obecnie nie ma Darkraja w tej grze, ale pewnie prędzej czy później będzie właśnie poprzez to, że połączymy się z internetem, ściągnie nam się update i po prostu wtedy jak się popłynie na tą wyspę w odpowiednim miejscu, no to będzie tam czekał na nas Darkrai, więc myślę, że warto. Dobra, wracamy się tam, gdzie byliśmy. A, w ogóle jak to jajko wygląda? Mamy go przy sobie? Mamy! Zobaczcie. I można znaleźć podsumowanie o tym jajku. Tajemnicze jajko Pokemona, otrzymane z kochanego miejsca. Czasami się rusza, wydaje się, że jest blisko do jego wyklucia. Wow. Także dzisiaj idąc sobie i zwiedzając, że tak powiem, wykluje nam się to jajko gdzieś, myślę, pod koniec odcinka, bo generalnie jajka Pokémon się wykluwają w ten sposób, że musimy przejść ileś kroków, żeby się wykluły. I to można sobie zmniejszyć na przykład taką abilitką, jeśli dany ognisty Pokémon ma abilitkę, której nazwy zapomniałem, ale jest coś takiego, że właśnie dzięki temu, że on jest ciepły, to jakby szybciej się wykluwają te jajka. I ludzie tego używają, żeby szybciej wykluwać jajka, oczywiście polując na shiny metodą Masudy. Właśnie a propos tych polowań na shiny, tam mi pisaliście właśnie w komentarzach, że no używając różnych tam metod można drastycznie zwiększyć swoją szansę na shiny, ale dalej jakby uważam, że... O, wjechałem pod górkę. Dalej uważam, że jakby to nie rozwiązuje tego problemu, że po prostu przechodząc grę tak zwyczajnie, no nie stosujesz tych metod, które zwiększają twoją szansę na shiny, więc dalej to nie jest tak, że po prostu idziesz sobie, idziesz i spotykasz te shiny. Właśnie cały czas chodziło mi o to, że fajnie by jakby zwiększyli tą taką bazową szansę, żeby po prostu gra nas częściej zaskakiwała niespodziewanym shiny, tak po prostu idąc sobie w trawie, bo wiem teraz już też, że w tej grze jest coś takiego jak łapanie Pokemonów z rzędu, czy coś takiego, trochę chyba podobnie jak w Pokemon Let's Go, które też nam zwiększa szanse na shiny, ale dalej to są właśnie takie sztuczki i sposoby na zwiększenie tej szansy na shiny. Myślę, że zrobimy jakiś tam shiny hunting po przejściu gry na kilka ciekawych Pokemonów, ale wciąż jakby uważam, że mogliby po prostu zwiększyć też tą bazową szansę, żeby przechodzenie gry było ciekawsze w tym sensie, że o, zdarza nam się
że trafia nam się Shiny grając w grę. I to też ułatwiałoby Shiny Hunting na przykład na startera, jak ktoś koniecznie chce zacząć grę z Shiny starterem, no to ma te bazowe 1 do 4000, no i resetuje grę w kółko. Wiem, że Hikomikos tak robi teraz, bo chce mieć koniecznie Shiny Piplapa na start. No i też Shiny Hunting na legendy jest upierdliwy, no bo też to jest 1 do 4000 i też ludzie resetują grę po prostu tak długo, aż im się dany Pokémon pojawi jako Shiny. Ktoś policzył, wydaje mi się, że takie resetowanie średnio przy szansie 1 do 4000 to wymaga 10 godzin bodajże, żeby poświęcić? Jakoś tak, chyba około 10 godzin. No ale jak komuś się chce, jest takim zapaleńcem, to spoko. Dobra, wejdźmy sobie Bubble Beamem w tego Pachirisu. Tutaj Bajtem Pachirisu, przepraszam. I szkoda, że mi spadł właściwie mój Jirachi, także zaraz pójdziemy podleczyć Pokémony, bo chyba zapomniałem z rozpędu wyleczyć się. Dobra, leżą. Harcerze pokonani, teraz wyskakujcie ze swoich ciasteczek. Czemu w Polsce harcerze nie sprzedają ciasteczek, tylko w Stanach? Kupiłbym ciasteczka od harcerzy, może byłyby nawet dobre. Tu jest jakiś fajny przedmiocik. A, przecież ja miałem też jeszcze zrobić jedną rzecz. Miałem wrócić się, słuchajcie, na ścieżkę rowerową, zamiast pójść tutaj najpierw jeszcze w prawo. To, dobra, wrócę się wyleczyć. I tutaj jest centrum Pokémon. Dobra, szybkie leczonko. Jajko się nie wyświetla niestety na liście Pokémonów w centrum Pokémon, bo jajek nie trzeba leczyć. To co, wskakujemy ponownie na rower. I pod górkę tędy. I teraz idziemy jeszcze tutaj na ścieżkę rowerową, słuchajcie. Tylko, że na dolną jej część. Zobaczyć, co tam można znaleźć i czy tam można złapać jakiegoś ciekawego Pokémona, czy coś. Może tak. Także zwiedźmy sobie tutaj wszystkie te krzaczory. O! Wow, dziki Spanky. Czy chcemy go trenować? Chyba nie, ale możemy złapać do Pokédexu. Siedzi pierwszym bolem. Chroni się strzelając śmierdzącym płynem ze swojego tyłu. Ten smród pozostaje przez około 24 godziny. No to nieźle. Dobra, i teraz przeskakujemy przez rzeczkę. I tutaj coś jest ukryte. Właśnie, wydawało mi się wcześniej, że tutaj coś widziałem. Ty, nie mogę tego kliknąć. Lol. O, teraz mogę od tej strony. Super Ripple. Tutaj widziałem, ktoś na YouTube'a wrzucał, że miał błąd jakiś, że przypadkiem go teleportowało do góry. W ogóle ludzie też robią takiego glitcha, że jednocześnie rozmawiasz z trenerem i robisz surfa i wtedy możesz surfować po podłodze jakby zamiast po wodzie. W sensie po normalnej ziemi. I wtedy możesz dojść w różne miejsca, gdzie normalnie nie dałoby się dojść. Ale ja chyba nie będę przechodził gry na glitchach, bo to trochę takie bez sensu. Zbieramy te Rost Berries. I co ciekawe, chyba nie ma tutaj żadnych dodatkowych trenerów pod ścieżką rowerową, tylko ewentualnie można sobie pozbierać trochę przedmiotów i połapać Pokémony, bo Cricketuna też jeszcze nie mamy w Pokédexie, mamy jego wcześniejszą formę, także złapmy go sobie. Pokéball, naprzód! Yes, siedzi! Krzyżuje swoje ręce, które wyglądają jak noże, kiedy płacze. W ten sposób komponuje melodię. I co my tu jeszcze mamy? Przedmiocik Burnhill. Tutaj żeśmy jeszcze... O, jest jakiś trener, zobaczcie! Kamiennych Pokémonów. Teodor. Pasujące imię do niego w sumie. Takie jest cesarskie mocno. Dostojne bym powiedział. Miał Sturdy ewidentnie. Tak jest. I teraz będzie tego Binda walił. Dobra, ale już kolejny atak go ściśnie. I tak. Pięknie. Dobra, i kolejny Onix. Ciekawe, czy też będzie miał Sturdy. Nie miał. No, dobrze. Co, przejdźmy się tędy. Oho, Ponita. Ognisty Pokémon. Nie mamy ognistego Pokémona. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o trenowaniu Ponity. Na ten moment ją złapię. Ciekaw jestem, czy pozostałe startery można jakoś w miarę łatwo złapać gdzieś. Może pod ziemią da się. O, Ponita dla odmiany pierwszym bolem siedzi. Około godziny po swoich narodzinach jej ognista grzywa i ogon wyrastają, dając Pokémonowi imponujący wygląd. Czyli co, nowonarodzone Ponity nie mają tego ognia? W sumie ma to sens, bo trochę poparzyliby swoją matkę, jakby rodzili się z tym. Dobra, tutaj jeszcze można coś sprawdzić. Można, jest przedmiocik. Poison Barb. Zwiększa siłę trujących ataków. Okej, ma to sens. Nie mam trującego Pokémona co prawda w ekipce. O, tutaj jest jakieś wejście do jakiejś jaskini? LOL! I tutaj jest ciemno, nic nie widzimy. Także bez flasha to tutaj niezbyt wiele możemy sprawdzić. Wow, muszę pamiętać, żeby tutaj wrócić, jak będziemy mieli flasha kiedyś. To co, schodzimy już z tej ścieżki i wracamy tam, gdzie mieliśmy iść. Dobra, to zanim pójdziemy dalej, to jeszcze się wrócę.
do centrum Pokémon. Także pójdziemy sobie tędy, tędy. Tutaj i z powrotem na południe. Hop. Szybkie leczonko. I wydaje mi się, że jajko już będzie wykluwać się dosyć niedługo, bo trochę już tych kroków zrobiliśmy. Ale no tak jeszcze troszkę mi się wydaje. Dobra, wejdźmy z powrotem na rower i podjeżdżamy. O, dobra, udało się podjechać. I tu już walczyliśmy, no to teraz dalej cały czas w prawo z tymi wszystkimi trenami i będzie jakaś jaskinia. Mam nadzieję, że w niej nie będzie tak ciemno. Hiker Justin. To jak wchodzimy do jaskini, to nie wiem, czy nie dam na początek drużyny startera z powrotem. Bo już trochę tego dziraczego męczymy. Wiem, że dalej trochę odstaję levelami, ale dosyć ciężko mi się go expi strasznie. Nie wiem, czemu tak jest, ale strasznie mu powoli te levele wlatują. Przydałoby się jakoś to usprawnić, no ale... Może jak dojdziemy na kolejną ścieżkę, to przeciwnicy będą mieli wyższe levele, to szybciej będzie wbijał. Ma też Bronzora, to może zmienimy Pokemona. Bronzor fajnie wygląda, shiny. O kurczę, payback, dużędzie obrażeń. Mało. Kurczę, chciałbym kiedyś zagrać w taką jakąś, w taki jakiś shiny lock. Czy jakiś randomizer, że jest zwiększona szansa, że wszyscy mogą mieć shiny. Przeciwnicy, ja... To było takie epickie, muszę coś pokombinować, jak się coś takiego robi. Jak ktoś z was wie, jak się robi randomizery na Switchu, to proszę o kontakt na mojego maila kushibusiness@gmail.com. Taka mała prośba ode mnie do was. Dobra, ścieżka 207 i tutaj już jest jaskinia, do której nie mogę wejść, bo za bardzo toczę się na tym rowerze. Dobra, bez roweru dużo łatwiej. Tu nie przepłyniemy, bo nie mamy jeszcze surfa. No troszkę będziemy szli przez tą jaskinię. Wygląda na dosyć taki skomplikowany system jaskiń. Oczywiście, tego gościa żeśmy wcześniej jeszcze nie widzieli. Według jednej teorii Góra Koronet jest miejscem, w którym zaczął się region Sinnoh. Nowo stworzony świat. Świat, gdzie czas płynie, a przestrzeń się rozszerzała. Co się stało z tamtym światem? Z powodu ludzkiego ducha, który jest słaby i niekompletny. To spowodowało, że narosły konflikty. Ten świat jest rujnowany przez nie. Myślę, że stan rzeczy jest pożałowania godny. To było nasze pierwsze spotkanie z bodajże Cyrusem. Liderem zespołu Galactic. Fajne imię Cyrus, jak Miley Cyrus. Dziki Pokémon. Zapomniałem w ogóle, że tutaj też można spotkać. Chingling! Ale słodziak, słuchajcie, złapmy go sobie. Czasem są takie Pokémony, że się cieszysz, jak je widzisz, bo są takie słodkie, ale nigdy jakby nie korci cię, żeby je trenować, bo w sumie jak się zastanowić, to po co? Nie wiem, czy uważacie, że jest sens na przykład trenować Chinglinga? Mi się zawsze wydaje, że jak Pokémon jest taki słodziutki, to jest też słaby. Nie wiem, czy to jest takie mylne wrażenie. Nie wiem, może warto by było trenować takiego Chinglinga zamiast na przykład Jirachi. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Na pewno będę czytał i brał to pod uwagę w moich rozważaniach co do Pokémona. I cały czas czekam na wasze też jakby opinie, co powinien trenować jako szóstego Pokémona w mojej drużynie. Tak czy inaczej, w międzyczasie Chingling w Pokédexie emituje krzyki, poruszając kulą z tyłu swojego gardła. Porusza się takimi bujającymi się skokami. Wysyłamy go do boksa i chodźmy powoli. O, jeden krok przeszedłem, ma już kolejny dziki Pokémon. Czasami to spotykanie dzikich Pokémonów jest trochę zbyt częste. Mi się wydaje, że w drugiej generacji było coś takiego, w Gold i Silver oryginalnym na Game Boya Color, że można było coś w radiu przełączyć i wtedy się chyba zmniejszała lub zwiększała częstość spotykania dzikich Pokémonów. Moim zdaniem bardzo spoko opcja, no bo tak właściwie ja ustawiłem sobie to na rzadko i wtedy było, mi się wygodniej szło na przykład pomiędzy miastami. Dobra, ścieżka 208, ale widoczki ładne nawet. Dobra, z tobą zawalczymy na pewno typie, nie ma co do tego wątpliwości. Powiem wam, że w porównaniu z Pokémon Sword, to nie wiem, czy w tej grze bardziej mi się nie podoba grafika. Ma taki bardziej klimacik pokémonowy. Też w Pokémon Sword były te takie miejsca, że się biegało jakby z widokiem zza pleców i tak... Takie wolne bieganie jakby w dowolnym miejscu, jakby to była gra typu Legend of Zelda albo coś takiego. No jakoś nie przypadły mi do gustu szczególnie te elementy. Ciekaw jestem, jak będzie mi się grało w Legends Arceus, gdzie cały czas będziemy mieli taki widok właśnie zza pleców postaci i w taki sposób będziemy grać. No na pewno to będzie coś zupełnie nowego w grach Pokémon, w tym sensie, że no nie było jeszcze gry Pokémon, gdzie całą grę by się przechodziło w ten sposób. Chyba bardziej jak taka jakaś, nie wiem, platformówka czy coś takiego. Niż klasyczna gra Pokémon, ale muszę przyznać, że bardzo nie mogę się doczekać i czekam na właśnie Legends Arceus. To może być
najlepsza gra Pokémon od wielu, wielu lat, a może nawet najlepsza gra w historii, jeśli się postarają i zrobią z tego naprawdę coś niebywałego. Bo ma to, wydaje mi się, dużo większy taki potencjał właśnie przygodowy, jeśli mamy taką kamerę zza pleców i bardziej wtedy czujemy tę taką przygodę i eksplorowanie świata i tak dalej, nie? Bardziej się wczuwamy w postać, wydaje mi się, że to też ma to jakiś tam wpływ na to wszystko. Tu są jakieś skałki, jak się po tym wspiąć? Trzeba znać jakiś ruch, wydaje mi się, którego jeszcze nie mamy. Tutaj X-Speed. Zawalczmy sobie z tym wojownikiem tutaj, karate. O, nawet powiedział, że jest tym, że jest adeptem karate. Black Belt. Czarny pas. Dawaj. Ale masz maczopa. Podobało mi się, jak on wyrzucił tego pokebola takim ciosem karate. To było spoko. O, Confusion będzie super efektywne, dobrze się składa. Ja nie wiem, czy w tej części też nie ma lidera, który ma walczące pokemony? Może jestem w błędzie, ale wtedy na pewno Jirachi będzie nam super łatwo go pokonać. W sumie jak sobie zobaczę na odznaki, to będę widział, kto jest ich liderem, że tak powiem. Gdzie to będzie? Tutaj? Tak jest. Pod Y. O. A da się, słuchajcie, jakoś zrobić, żeby widzieć ich twarze? Da się. Tak, kolejna właśnie ta babeczka w różowych włosach, ona ma, mi się wydaje, walczące pokemony. Potem ten typek, który wygląda jak Heihachi z Tekkena. Nie wiem, jakie ma pokemony, nie pamiętam. Ta babka też nie pamiętam. A ten ostatni gościu chyba się nazywa Faulkner, ale też nie pamiętam, jakie ma pokemony. Także no to widzicie, wszystko będzie dla mnie zaskoczeniem. Staram się w miarę unikać spoilerów na necie. Wiadomo, że coś tam znajdę na temat gry, żeby tak nie przychodzić jej po omacku i nie wiedzieć w ogóle, jakie są mechaniki i tak dalej, ale staram się unikać spoilerów i nie oglądać na przykład u kogoś innego najpierw przechodzenia całej gry. Tak jak mówiłem na początku odcinka, ja dosyć powoli przechodzę tę serię, żeby to trwało tak miesiąc, dwa, przejście całej serii. Bo chcę po prostu, żeby ludzie mieli możliwość przeżycia tej przygody ze mną, żeby mogli na bieżąco śledzić, mieli czas obejrzeć odcinek, zanim wyjdzie kolejny odcinek. I że tak powiem, żeby nie było tego za dużo tak nawalone, gdzie nie masz czasu już w pewnym momencie nadrabiać tych odcinków, mówisz, dobra, daję sobie spokój, bo za dużo tych odcinków, nie mam kiedy tego obejrzeć. Tylko żeby właśnie tak ludzie mogli na stopniowo, z przyjemnością, też z szacunkiem dla ich czasu, dzięki temu, że to jest zmontowane i w miarę szybciej się to ogląda, przeżywać ze mną tą przygodę. I no to jest taki po prostu mój sposób nagrywania tego, dzięki któremu moim zdaniem maksymalizuję przyjemność i frajdę z oglądania dla moich widzów. No i wada z tego jest taka, że po prostu długo mi zajmuje przechodzenie danej gry, ale mi to nie przeszkadza osobiście. Wiem, że już po jednym czy dwóch dniach są na necie osoby, które przeszły całą grę i fleksują się, że oni już tam robią shiny hunting, oni już tam robią coś innego, a dla mnie jest najważniejsze zrobienie tego takiego doświadczenia, jakim jest przeżycie całej tej fabuły i całej tej przygody wraz z moimi widzami. Myślę, że to jest mój priorytet po prostu i dlatego robię to w ten sposób. Dobra, tutaj ta babeczka na pewno mówi nam coś o super konteście. Właśnie te kontesty, jestem ciekaw, jak tutaj będą rozwiązane. Jeszcze się za to nie wzięliśmy. Jestem ciekaw, czy to jest obowiązkowe, czy poboczne i czy jest sens brać udział w tych kontestach, bo z tego co pamiętam, jak grałem w oryginały 15 lat temu, to chyba nie trzeba było brać udziału w tych kontestach. Chyba tylko na ten pierwszy kontest cię zabierali obowiązkowo, żeby ci pokazać, jakby, że jest coś takiego, że można to robić, ale potem już kolejne chyba były nieobowiązkowe, ale nie pamiętam, co to daje i czy w ogóle jest sens to robić. Wstążki bodajże się dostaje za te kontesty, czy coś takiego. Wiem, że w anime właśnie Dawn chciała być tą koordynatorką Pokémon, to się nazywało w polskiej wersji, czyli że właśnie w tych konkursach te pokemony, nie wiem co tam, tańczyły, stawały na głowie, nie czaja trochę tego, co to ma przypominać. Konkurs tańca? Takie wygibasy jak w cyrku, nie? Może się to powinno nazywać cyrk Pokémon, chociaż teraz podobno niektórym się źle kojarzy cyrk i chcą, żeby zamknąć wszystkie cyrki, żeby już nie było cyrków. Nie wiem, jak ja byłem mały, to byłem w cyrku parę razy i to jedno z moich najlepszych wspomnień z dzieciństwa, nie czaję tych ludzi, co chcą dzieciom zabrać cyrki. Wiadomo, że nie wolno tych zwierząt źle traktować tam i jakoś ich bić czy coś w cyrku, no ale przecież ludzie muszą chodzić do pracy i pracować, żeby zarobić na życie. To czemu zwierzęta miałyby nie pracować? Wiadomo, że są zwierzęta, które są przewodnikami niewidomych, są zwierzęta, które pracują w straży pożarnej, na przykład jakieś psy, czy jakieś psy w policji, które wąchają, wiecie, nielegalne substancje. Więc w sumie kto powiedział, że zwierzęta nie mogą pracować? No jak akurat pracują w cyrku i robią tam nie wiem co. Babka stanie na koniu zamiast siedzieć na koniu i wszyscy się podniecają, wow, ale sztuczka stanęła na koniu. To się chyba raczej nic temu koniowi nie stanie strasznego. Ale okej, nie mówię już o jakichś dzikich zwierzętach, które powinny żyć na wolności typu lwy, no bo to już chyba dawno jest zakazane i tutaj się akurat zgadzam. Ale takie zwierzęta udomowione, które i tak żyją wraz z ludźmi, no to niech sobie żyją. Słuchajcie, Berry Master tutaj mieszka w tym domku.
Kto to jest Berry Master? Zaraz się dowiemy. Witaj, Berry Masterze. Każdy nazywa mnie mistrzem Berry. Daję Berry codziennie, bo chcę, żeby ludzie nauczyli się, jakie są świetne. Dostajesz ode mnie Ganlon Berry. On rozdaje jakieś rzadkie berry, słuchajcie, które później pewnie można sobie zasadzić i mieć tego więcej, więc... O, ta babka też sprzedaje berry, słuchajcie. Moim zdaniem już jest takie nawalone tych rodzajów berry, że tego jest za dużo. Przechodziłem dopiero niedawno Omega Ruby Alpha Sapphire i szczerze mówiąc to nie ogarnąłem tych wszystkich rodzajów berry. I teraz też ich nie ogarniam i moim zdaniem jest tego po prostu za dużo. Czy jesteś rodzajem osoby, która zapomina, gdzie zasadziła berry? Tak, dokładnie tak. Na twojej mapie będziesz miał pokazane, gdzie są berry do zebrania. Powiem wam tak, ja nie jestem zwolennikiem mechanik w grach, które są trochę przekombinowane. Zobaczcie, ile jest rodzajów tych berry, a to nawet nie jest pewnie jedna trzecia tych rodzajów berry, które mogą być. Pewnie jestem odosobniony w tym, bo większość graczy Pokémonów uważa, że to jest fajne i że sadzenie tych berry to jest super zabawa i co ty kuszy się czepiasz, ale moim zdaniem to powinno być ich trochę mniej, albo no nie wiem. Generalnie najczęściej po prostu ich nie używam, tak to się kończy dla mnie. O, co to ten typek? Kto w ogóle jest? Nie widziałem wcześniej, to jest jakiś artysta? Ale ma strój, ale ma gacie. Słuchajcie, takich gaci to jeszcze nie widziałem. Normalnie jak galowie w komiksie o Asterixie i Obelixie. Ale jakiego ma fajnego Maima Juniora w ogóle. Grubo. Dobra, zmienimy sobie Pokemona w takim razie na Luxio i wejdźmy typem mrocznym. A bite super efektywnie. Po co mam się tam pucować tym Jirachim? Niepotrzebnie 10 tur. Jak można to rozwiązać prościej? Po generacji drugiej przestali dodawać istniejącym już Pokemonom baby Pokemony. Nie wiem, czy żałowali tej decyzji. Moim zdaniem to było fajne. Pokemony baby są... Chociaż nie, chociaż czwartej generacji chyba jeszcze właśnie, czyli w tej było trochę nowych baby Pokemonów. Nie wiem, czy Bonsly nie jest właśnie z czwartej na przykład. O, tutaj jakiś trener jest ukryty. Nie mów nic, po prostu to weź. Dziwny kamień klucza. Dzięki temu kamienna wieża się nie przewróci, można słyszeć głosy. Czy to jest przedmiot potrzebny do złapania Spiritumba? Wydaje mi się, że tak, że to jest z tym powiązane w jakiś sposób. Tutaj można nasmarować miodek, ale nie mam miodku niestety. Dobra, ścieżka 208. Tutaj babka, ale babka ma stylówę, nieźle. Jeśli myślisz o mieście Hard Home, mówię tylko o super kontestach. Moje kochane Pokémony będą brały w nich udział. W sumie te kontesty, chyba tutaj zacznie się nasz pierwszy kontest w tym mieście. Tak mi się wydaje, że tutaj coś takiego będzie miało miejsce. Dobra, jesteśmy w mieście Hard Home i spotykamy kogoś? Barry na przykład? Nie, Baniri po prostu. Pokémon. A, jest jego tam właścicielka. Och, dzięki, że tutaj byłeś. Gdyby nie ty... Nie wiadomo, jak daleko uciekłby mój Baniri. Kochane dziecko Baniri, wracaj do Pokebola. Jestem Keira, sędzina pokazów Super Contest. Przyjdź do Contest Hall, żeby mogła ci dobrze podziękować. Okej, możesz mi odpowiednio podziękować, nie ma problemu. Dziwnie to zabrzmiało, ale babka ma fajnego Chansey. Wszyscy tutaj przyszli na te kontesty, rozumiem, że to jest takie miasto, jakby stolica tych kontestów. Masz dwa rodzaje challenge, albo gymy, albo super kontesty. No tak, tak, tak. Można tak powiedzieć, że w tym regionie Sinnoh właśnie ludzie robią jedną z tych dwóch rzeczy. Tu jest zamknięte przejście na 209, jeszcze nie możemy tutaj przejść. Rybak. Ja sobie tak zwiedzam miasto po przyjściu do niego, no bo wiadomo, że możemy znaleźć jakieś przedmioty. Dobra, czyli ten gościu nam pokaże, jak wygląda sala kontestów, ale wielkie miasto. W ogóle pierwszy raz widzę w Pokémonach dziecko w wózku. Właśnie się zawsze zastanawiałem, czemu ludzie w świecie Pokémonów nie mają dzieci. Po prostu nie chciałem się robić tych modeli i tych postaci, bo rzadko się widzi, żeby mieli małe bobasy. Ale jednak istnieją, więc spoko. Dobra, słuchajcie, można wejść do środka, ale to jakaś babka z bardzo dziwnymi włosami pilnuje wejścia. Bardzo przepraszam, excuse moi. Czy chcesz wejść na super contest pokaz? Tak się składa, że Fantina z gymu Hard Home jest tutaj na super kontekście i jest ekspertem. Możesz się zapytać, skąd to wiem. No cóż, ja jestem Fantina. Możesz rzucić mi wyzwanie, ale jeszcze nie teraz. Najpierw musisz stać się dużo silniejszy. Wtedy możesz rzucić mi wyzwanie. Co niby czemu? Tak naprawdę nie mogę z nią zawalczyć? Czy ona tylko tak twierdzi, że nie mogę z nią zawalczyć? Zaraz się przekonamy. Jest i nasza ulubiona babka, którą przed chwilą spotkałem. Jest i nasza mama! Cześć mamo. Wow, co tu się dzieje w ogóle? Johanna jest twoją mamą? Wow, więc możesz zostać kolejną gwiazdą Super Contest Show? No nie wiem. Nigdy nie rozmawiałam z Kushi o Super Contest Show. Jestem zaskoczona, że znacie się. O tak, muszę ci podziękować za wcześniej. Proszę weź tą naklejkę. Wow, dostaliśmy. Dzięki, bardzo mi się przyda. No fajnie, że dostałem naklejkę. Nice.
Nice, uwielbiam naklejki. Umieścił naklejkę na swoim pokebolu przed pokazem. Doda trochę takiej, wiecie, takiego glamour. Nie wiem, jak to się tłumaczy na polski. Jestem sędziną podczas pokazów. Dołącz do nas, żeby było dużo fajnej zabawy. Dajemy również możliwość praktyki przed sesjami. No to Johanna, do zobaczenia. Wow, nie wiedziałem, że mama naszej postaci ma na imię Johanna. Czy jesteś zdziwiony, że mnie widzisz, Kushi? Byłam znudzona, więc przyszłam tutaj do Hard Home na małe wakacje. To jest czas, żeby twoje pokemony błyszczały, więc ty również musisz ubrać się wyjątkowo. Załóż to, żeby wyglądać lepiej. Tuxedo. Tuxedo to jest, jak się mówi po polsku, frak. Czyli to ubranie takie wieczorowe, przypominające trochę garnitur. Powodzenia na kontestach, kochanie. Czyli co, nasza mama... Pamiętam trochę tą fabułę właśnie z anime, ale tam ta babka nie była naszą mamą, w sensie tam nie było naszej postaci, tylko była mamą Dawn, z tego co kojarzę. I wtedy ona jakby brała udział za młodu w tych kontestach i Dawn chciała, tak jak właśnie jej mama, pójść w jej ślady, z tego co kojarzę. Tak sobie biegam w tej wewte, żeby nam się to jajko już powoli wykluwało, bo już powoli zbliża się czas końca nagrywania tego odcinka. Przydałoby się przekonać, co jest w tym tajemniczym jajeczku. Liderka Fantina jest w tym gymie, także tutaj wejdziemy na początku kolejnego odcinka, a póki co sprawdźmy wszystkie domki może w mieście. O, widzicie, można pogadać z dzieckiem. A pu pu pu, no i fajnie. W końcu baby są w świecie Pokemonów. Nie wiem, czy były w jakiejś innej grze Pokemon. Takie małe dzidziusie. Zawsze mnie to trochę dziwi, w grach komputerowych nie ma dzieci. Ale rozumiem to, bo na przykład w takich grach, wiecie, brutalnych, gdzie można na przykład strzelać do kogoś, no to nie powinno być dzieci, no bo wtedy ktoś mógłby strzelać do tego dziecka. I to było takie, wiecie, porypane w czambo. Nawet nie wiem, czy nie ma jakichś przepisów w niektórych krajach, że nie można być pokazana przemoc w grach komputerowych wobec dzieci. Chyba to jest zabronione w wielu krajach. Nawet nie wiem, czy w Europie, chyba w Niemczech jest to zabronione, chyba w Australii i w paru innych krajach. I uważam, że w ogóle to powinno być zabronione we wszystkich krajach, no bo to, nie wiem, ktoś musiał być jakimś psychopatą, żeby, nie wiem, próbować coś zrobić dzieciom w jakiejś grze. Mam coś dla twojego Pokemona, żeby to trzymał? Proszę, weź ten Shell Bell. Odnawia trochę HP każdym razem, jak Pokemon zadaje obrażenia. No, możemy dać to w sumie naszemu Jirachi, nie widzę przeszkód. Przynajmniej będzie się trochę leczył, będzie łatwiej go expić. Tu jest łóżeczko, można w nim spać? Nie, nie można. No to zawijajmy się stąd, powoli. To ten budynek mamy już odhaczony. Ale to miasto jest w ogóle wielkie. Hard Home City, słuchajcie. A tutaj kto jest w tym? Fan klub Pokemonów. O, pamiętam, fan kluby Pokemonów prawie w każdej części są, albo chyba nawet w każdej. O, i nawet jest taki sam wystrój mieszkania jak w pierwszej części w Pokémon Yellow i taki sam gościu jest na samym środku. Kiedy chcesz nagrodzić swojego Pokemona, to co robisz? Możesz dać mu Pofina. I czemu miałbyś to robić? Bo wtedy pokazujesz swoją miłość. Jeśli dasz mu słodkiego Pofina, Pokémon stanie się bardziej słodki. A ostry Pofin sprawi, że będzie bardziej cool. W ten sposób Pofiny mają wpływ na wygląd twojego Pokemona w pewnym sensie. Dam ci ten case na Pofiny jako prezent ode mnie. To, czy to jest związane z tymi całymi kontestami i wtedy robisz, żeby twój Pokémon był bardziej cool albo coś, albo bardziej cute? Czy chcemy robić kontesty, czy nie? Piszcie w ogóle w komentarzach, czy mam robić kontesty, czy mam nie robić kontestów. Czy pomijamy to, bo to jest nudne? Ja na przykład pamiętam, pierwszy raz grałem w czwartą genę, teraz mi się przypomina, to nie robiłem kontestów w ogóle, bo uważałem, że to jest nudne, jakieś takie dla dziewczyn. Ale z drugiej strony chyba około 17% widzów mojego kanału to są dziewczyny, więc może powinniśmy to robić. Słuchajcie, dobra, kupię trochę netboli, bo one się przydają. Trochę drogie, kurczę, dobra, to kupimy tylko 8. I nestbole też możemy kupić, czemu nie? To się przydaje na Pokémony na niskim levelu. W tym domku dom Pofinów. Czy ja coś nie dostałem na Pofiny przypadkiem przed chwilą? Czy tu można kupować Pofiny dla Pokemonów? Mogę przerobić twoje berry na Pofiny. Opowiedz mi o gotowaniu. Wrzuć berry do kotła i zacznij mieszać. Kolejna minigra w gotowanie? Czemu w każdej części musi być, słuchajcie, minigra w gotowanie? Ale dobra, zrobimy jakieś takie, coś takiego. Niech będzie ok. I jak się gotuje? Uwaga! Wow. Czy rusza się tym, żeby się gotowało tak jak w Pokémon Sword i Shield? Zobaczymy. O, trzeba analogiem tam po prostu naciskać. I w drugą stronę. Ja nie mogę, ale trudne. Dobra, no spokojnie, Jezus, dajcie mi gotować. I co, wyjdzie mi beznadziejne to jedzenie? Dobra, muszę szybciej tym kręcić? Dobra, teraz w drugą stronę. Jakie to jest? O, dobra, im szybciej kręcę, tym lepiej. Dobra, teraz czaję. Ale to jest dziwne kręcenie tym analogiem, żeby to się robiło. OMG, ale zupka wyjdzie dobra chyba, będzie git. Dobrze wymieszane. Dobra, w drugą stronę. Nie, nie przypalajmy.
Jesus! Dobra, udało się. I co, spalone? Ja! Czy chcesz dalej gotować? Nie, ewidentnie mi to nie idzie. Ale przynajmniej wiem, gdzie się robi pofiny, jakbym chciał kiedyś. A przynajmniej już wiemy, skąd się wziął pofin w Pokémon Go. To jest nawiązanie do oryginalnych gier. Ja tak jak wszystko w Pokémon Go, to jest nawiązanie do gier. No nie ma w sumie innej możliwości, żeby oni wymyślali coś swojego, bo nic sami z siebie nie wymyślili. Czy to jest kościół? Czy w grach Pokémon są kościoły? Tylko co to jest za religia? Nie ma tutaj żadnego krzyża, ale jest na pewno coś w rodzaju słońca. Widzę mojego ojca, mojego syna, moje życie. Widzę naturę, Pokémony i świat. Czy to jest jakaś religia w świecie Pokémonów? Ja nigdy nie wiedziałem, że ludzie w świecie Pokémonów są religijni i mają jakieś swoje kościoły. Nie ma takiego Pokémona. Zawsze mnie dziwiło, że na tych statuetkach jest Pokémon, który nie istnieje. Ale to jest chyba Pokémon, który miał istnieć, ale potem dali sobie z nim spokój twórcy Pokémonów i użyli go po prostu właśnie na statuetkę. Nigdy nie osądzaj Pokémona na podstawie tego, czy jest silny, czy słaby. Musisz znaleźć dobro w nich. Czy to są jacyś religijni ludzie? Czy to jest jakaś sekta albo jakaś religia? Są słowa, które nie wszyscy mogą opisać. Miłość i radość. W co wy wierzycie? O co chodzi w tych wierzeniach? Teraz się zaciekawiłem naprawdę. W tą religię regionu Sinnoh nie słyszałem nigdy o tym. Ludzie są samotni, to jest naturalne. To daje mi współczucie innym i czekam na lepsze jutro. Są momenty dobre w przeszłości, które mogą uleczyć smutek. Kiedy ludzie i Pokémony łączą swoje ręce, każdy jest szczęśliwy. Wszyscy są razem. Ta religia jest na jakaś na zasadzie kumbaya, nie? Wszyscy łapią się za ręce i śpiewają kumbaya, my lord, kumbaya. To mi przypomina w ogóle chrześcijaństwo, ale takie protestanckie. I ten kościół, czy cokolwiek to jest, wygląda po prostu jak kościół, tylko z usuniętym krzyżem na samej górze. To wygląda jak kościół na maksa. Wsiadłem na rower, żeby mi się już wykluło w końcu to jajko i zobaczymy, czy dużo nam brakuje. Bo obiecałem wam, że w tym odcinku dowiemy się, co jest w tym jajku, no to muszę dopełnić tej obietnicy. O! Chyba już. Tak jest, będziemy wykluwać. To najbardziej nietypowe jajko w historii Pokémonów. Wow, takiego jajka żeście nie widzieli. Powinni dodać to w Pokémon Go i powinno być yes i on, Manaphy. Powinno być 100 km albo 200, żeby wykluć to jajko. To by było epickie, co? Manaphy wykluł się z jajka. Kolejny mityczny Pokémon, tak po prostu w naszym Pokédexie. Także jak chcecie Manaphy'ego mieć, to pamiętajcie, żeby odebrać to jajko z Mystery Gifta do któregoś tam stycznia. Teraz wam montażysta dodaje napis, do którego można to odebrać, słuchajcie. Ale dziwne, że nie było wpisów w Pokédexie, nie? Na pierwszym levelu. Nie wiem, czy jest sens, żebym go trenował. Niech zostanie na razie w ekipie. Jest wodny, nasz starter jest wodny, więc to trochę tak się słabo trochę współgra, no ale życie. Tak czy inaczej, w tym momencie, wiedząc już, co było w tym jajku, zapisujemy grę. Kończymy ten odcinek, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, pokazuję wam propozycje innych filmów do obejrzenia. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego odcinka.